Zbiórka pieniędzy trwa. Udało nam się w tej chwili zebrać około 120 tysięcy złotych. No, to jest 1/10 kwoty, którą musimy uzbierać, ale jesteśmy pełni optymizmu. Cały czas działamy, aby ta kwota się zwiększała. Rozmawiamy z różnymi osobami, prowadzimy licytacje, składamy różne granty. Liczymy na to, że się uda. Wymianę części podwodnej dna musimy zrobić na stoczni. Zgodziła się podjąć tą pracę stocznia Koźle, Kędzierzynie Koźlu. I zgodziła się również, wiedząc, ile mamy uzbieranych pieniędzy, aby barka już popłynęła na stocznię w ciągu najbliższych tygodni i oni te prace zaczną. Docelowo musimy uzbierać tą kwotę, o której na początku była mowa. Transport jest o tyle ważny i problematyczny, że ma w sobie wiele składowych. Po pierwsze pogoda, po drugie termin kapitana i pchacza, który będzie tą operację robił. Po drugie, kolejny punkt to stan wody. Nie może być za wysoka, bo barka nie przejdzie pod mostami. Nie może też być za niska. Nie może też być zbyt mocny wiatr, bo jako duży kadłub wiatr może być bardzo przeszkadzający, spychający. No, tych składowych jest bardzo, bardzo dużo. Trwają właśnie rozmowy w sprawie ustalenia tego terminu dogodnego, abyśmy mogli przepłynąć przez Opole i popłynąć do Kędzierzyna. W momencie, kiedy barka wróci ze stoczni, będą się odbywały na niej dalsze prace, czyli będzie cała odmalowana od góry, będą zrobione nowe podłogi, które w tej chwili zostały zerwane ze względu na to, że przy wymianie dna i tak zostałyby uszkodzone. Będzie malowana, piaskowana. Chcemy po prostu, żeby znowu wyglądała pięknie, jak nowa. Będzie służyła temu, czemu służyła do tej pory, czyli wychowaniu młodzieży, wychowaniu przez pracę uczenia, tego, że wolontariat, prace społeczne są czymś bardzo, bardzo ważnym i warto to robić, ale chcielibyśmy również poszerzyć jakby jej funkcję w naszym mieście. Chcielibyśmy, aby część barki została zmieniona na takie małe muzeum, które mógłby obejrzeć każdy mieszkaniec Opola i nie tylko. Chcielibyśmy prowadzić tam zajęcia dla dzieci, może dla szkół, dla przedszkoli, ale to wszystko przyszłość. Najpierw musimy ją wyremontować, żeby to wszystko mogło się tam odbywać. My się staramy też pokazywać i informować o naszym remoncie wszędzie, gdzie się da. Byliśmy obecni na Dniach Opola, braliśmy udział w różnych festynach z okazji Dnia Dziecka. Właśnie zjechaliśmy z Turawy, gdzie przez 4 tygodnie prowadziliśmy obozy dla dzieci i młodzieży. I to nie tylko dzieci związane z harcercem, ale również z tak zwanego wolnego naboru, więc tam też bardzo szeroko o tym mówiliśmy. Można nas wspomóc na kilka sposobów. Po pierwsze, wpłacając darowiznę na zrzutce, na portalu zrzutka.pl pod hasłem Barkatonie. Można też wpłacić nam pieniądze bezpośrednio na konto, również z informacją darowizna na remont barki. Prowadzimy także aukcje na Facebooku, na których wystawiamy przeróżne rzeczy, które ofiarowują nam nasi przyjaciele, harcerze, ci wszyscy, którzy nam kibicują. I tam również można wylicytować coś ciekawego, a jednocześnie nas wspomóc.